mikrofonem prezydent miasta stołecznego Warszawy, major Stefan Starzyński. Obywatele, przepraszam za spóźnienie, ale obowiązki chwili dzisiejszej nie pozwalają mi być punktualnym w radio. Co chwila tysiące faktów, tysiące zjawisk, które umacniają wiarę w nieśmiertelne, niezniszczalne siły ludu polskiego. Obywatele, przecież wczoraj pod mury Warszawy dostał się czołg niemiecki, nieostrzelany w ogóle, i tu u granic miasta zestrzelony przy pomocy kogo? Przy pomocy kobiet polskich. To jest siła narodowa, to jest siła ludu.